Siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartul, ukończyliśmy kampanię, natomiast w dzisiejszym odcinku zajmiemy się trybem najemnika. Tutaj możemy zdobyć nową broń, która z kolei wchodzi w skład osiągnięcia. I co? Jedziemy. Zdaje się, że mamy tutaj cztery misje i musimy je ukończyć każdą postacią. Chyba zacznijmy od Leona. To widzę, każda postać się odblokuje dopiero, tak jak mówię, po ukończeniu. O, proszę. Nowy nóż, nowa strzelba, kusza. Defeat as many enemies as possible within the limited time. Okej. Okay. Nie wiem, czy tu musimy jakiś konkretny wynik osiągnąć, czy po prostu naparzamy, ile fabryka dała i... Oj, was dziro, gdzie z tymi łapami? No się używam tej broni. Mayhem mode jest jakiś tu widzę. A, wykasowało mi się to. Ciekawe. Jak to jeszcze mam givery? Shotgun. Długo ten tryb trwa. A już się skończył, tak? Nie. Cały czas trwa, zajebiste to jest. Czekajcie, bo to mogę chyba zebrać, nie? Długo to trwało i to było naprawdę fajne. Cofajmy się troszeczkę, bo tutaj... Naprawdę można sobie tutaj poszczelać. Tutaj na mnie. Co to jest to? Jakiś dodatkowy czas? A, to jest chyba tryb do tego on... Kurwa, gdzie? Każdy na hita pada? No to trzeba w głowę trafić.
Kurde, bala. Nie wiem, czy mamy apteczkę w ogóle. Mamy, dobra. Holy doli. Kurwa Maciu, przyceluj. Dobra, trzeba są spierdzielać. 257 tysięcy, nie wiem jaki tam jest... punkt docelowy. Chodzi mi tylko generalnie, żeby móc zagrać się nowymi postaciami. Ale fajna rozpierducha jest. Byśmy coś zmienili? Niekoniecznie. A, nie ma miejsca. Chyba, że posortujemy sobie to. Poczekajmy, żeby się tu więcej przeciwników pojawiło. Aktywujemy sobie ten tryb Mayhem. Kurde, pieczona. Jest 7 sekund. Ła, życie, panie. Aha, wiecie co, ja muszę tutaj chyba odpowiednich przeciwników zabić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dopiero teraz to wyczaiłem. Tutaj mamy, widzicie, rysunki. Dawaj granat. Kurde no. Pięknie. Dawaj ten granat jeszcze raz. Kurde, jest słabszy tylko. Strasznie dużo przeciwników jest naraz, z którymi walczymy. To jest trochę hardkorowe.
Wow. Przesrane się robi. Tak w zasadzie to można chyba w nieskończoność tutaj walczyć. Coś mi się wydaje. To ja może ucieknę tutaj. Będzie mi lżej. Czasu to chyba nam ich nie zabraknie, bo sporo się zyskuje za zabicie jednego przeciwnika. Pytanie, czy ktoś jeszcze może z nas tutaj zajść z boku. Te headshoty gorsze są. Trzeba się wycofać. Dwaj czwórkę. Wow. Tak to można sobie. O kurwa, przegrałem. Nie wiem, czy to dobry wynik, czy nie. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy to w ogóle można ukończyć jakby ten poziom. O, S+, chyba nie tak źle. Stages. Louis has been added to the character menu. Ok. The castle has been added to the stage menu. Nie, nie chcę. Dobra, wiecie co? Okej. Wybierzemy sobie Louisa teraz. Pogramy w zamku. Ten pistolet, który mamy. Nie wiem, czy on jest ulepszony, czy nie. Chamstwo. O kurde. Najgorsze to, że właśnie mogą nas zajść z kilku stron.
zabieraj te łapy stąd. O. Ten dynamit to mnie zabije, czy jak? Kurwa, macie się robi niebezpieczny tutaj. I to co najgorsze, to że oni tutaj już nas strzelają w ten. Tymi rzutniami. Wlałem w łapkę. Za przeproszeniem. Fajny ten tryb jest. Trochę niebezpiecznie na górze. Basen zejdę. Da się uciec? Da się uciec. Dobra, zeskoczmy tu na dół. Fajny, fajny tryb, jest strasznie intensywny. Nie, tu nie wychodź. Ale co to było? O cholera, to nie ten typek. On jest mocny, cholera. Ale pap. No fajnie, Luis ma tutaj ten dynamit, nie? To jest plus tego.
No podejdźcie tu panowie trochę bliżej, bo nie mam czasu. Ta broń jest słaba, strasznie. A, możemy więcej granatów tutaj, znaczy tych dynamitów pozostawiać. Fajne. Nie tylko jeden. Nie lubię tej broni. Jest strasznie niecelna. Wiecie co, tutaj można sobie... Możemy ten. Wybuchnę. Ale ten widzę, że nie. Nie tracimy życia chyba. Że chyba nawet nie ma miejsca, żeby to wszystko schować. O matko i córko. W sumie to tak walczyć można w nieskończoność. Chyba po mnie. A jajko się mnie uratuje. To jak wcale chyba Luis strasznie się wolno porusza.
Może już niech mnie zabiją. Byśmy sobie wytrzeli jeszcze jakąś jedną mapkę. Ej, nie ma nikogo już. Nikt nas nie atakuje. Ja wcześniej tym się nie zająłem. No, ej, patrzcie, chyba. Chyba koniec, tylko co to, musimy zaczekać, aż się skończy czas? Albo się coś zbugowało. A myślę, że ta winda jeszcze pojechała tutaj na górę. W sumie to na windzie chyba była ta armata. Nie wiem, czy ja mogłem jej użyć. No nie ma już nikogo. A widzicie, dopiero teraz mamy ukończony poziom. Ale też ranga S+. Browser has been aided. Dobra, myślę, że jeszcze jedna mapka kolejną postacią i chyba... Ej, co tu jest? Ja nie chcę już. Czekajcie, mnie zatłuką. Cholera. No niepotrzebnie. Może sam przez przypadek to uruchomiłem, nie wiem, jak to się stało. Pytanie, czy nam się zapisze ten pierwszy mecz. No szybciej, tłuc mnie, nie mam czasu. Dałem spację, później kliknę. O kurczę, aha, bo to jest każda mapa. Wow. Każdą postacią chyba musimy tutaj mieć wbita S-a. Dobra, zagramy sobie Krauserem. Krauser ma kurde łuk. O matko. Niedobrze. Ale już ma darmowy. O, ta broń jest cholera trochę. Będzie, nie będę się tutaj na noże z wszystkimi szatą, nie? Trochę słabo. Ale tutaj na przykład możemy z tego skorzystać, tak? Co to się kuźwa dzieje? Amunicja. Mamy ten tryb Mayhem Mode. Zobaczmy, że to się... Wow.
Aha, bo to jest taki buchowy łuk. Miał amunicję. Strasznie słaba postać. Już mnie zatupił. O kurde, źle się tą postacią gra, strasznie. Tu jest głównie nastawiona na ten. Na walkę nożem. O matko, każdą postacią prawdopodobnie musimy tutaj sobie przejść. Nie wiem, czy S-a muszę wbić, bo to chyba nie o to chodzi, tylko muszę ukończyć, chociaż ukończyć. Tutaj żeśmy ukończyli, ale to nie jest, widzicie, w żaden sposób zaznaczone. Mamy tylko punkty i rangę. Tu też mamy ukończone. Dobra, Doki, weźmiemy Eide i na tym zakończymy. Nie będziemy więcej tutaj brnąć w ten tryb. Chciałem wam pokazać, bo byłem sam ciekawy, jak to wygląda. Tryb super, tylko że jest straszny chaos. Kurde. Chciałem shiftować i to. Zobaczmy ten tryb. No to coś podobnego jak Leon. Widzimy, fajnie. Dosyć grywalna postać. Wyczytałem, że właśnie, żeby tą broń odblokować, tego Magnuma, to musimy czterema postaciami ukończyć cztery mapy. Tylko że tak, map jest 4, ok, ale postaci nie jest 4, a jest chyba 8. Jaką tą drugą broń mamy? Zobaczmy to jeszcze. O cholera. Dobra, Aida jest naprawdę, ta pusza jest zawalista. Strzela wybuchowymi bełtami. O kurde. Ja pierdziu, jaki hardcore. O, Wesker jest widziany. To może jeszcze Weskerem zagramy. Sprawdźmy, jaki ma arsenał. O, pistolety. Nie ma noża. Nie ma noża i musimy, kurczę. Używać kopniaka, żeby zniszczyć beczkę. Zmieniamy sobie broń na coś lepszego. Tak. Tak powinna broń działać.
jestem jeszcze ciekawy tego trybu, jaki ma. A, skończyła mi się amunicja. Wiecie, co jest fajne? Tego wam nie powiedziałem. Dlatego kończymy grę raz, obojętnie na jakim poziomie, to możemy przy New Game Plus kupić sobie wyrzutnię rakiet za 2 miliony waluty. Oczywiście z nieskończoną liczbą amunicji. Czyli po prostu możemy grać jedną bronią przez całą grę i nie martwić się o to, że jej zabraknie. Także to jest super. I teraz właśnie rozpocząłem sobie taką wędrówkę. Na razie mi nie stać na zakup takiej broni. No. 2 miliony trzeba mieć. Wiecie co, ja sobie tutaj wezmę chyba to. Czasami się lepiej wycofać. A, mamy tryb Mayhema. A, nawet nie zdążyłem sprawdzić, ale wiecie co, już nie będziemy chyba kontynuować. Mniej więcej pokazałem wam, o co chodzi. Trochę jest chaos. Generalnie. No jeszcze jak mówicie, mamy trzy klasy postaci do odblokowania. Tu jest prawdopodobnie córka pani prezydent. A tutaj to nie wiem. A widzicie, tutaj muszę mieć koronę wbitą, żeby odblokować postać. No. Mordeczki, to wszystko. W sumie to jeszcze mogę wam pokazać. Kupiłem sobie też tutaj w bonuses Extra Content Shop, o właśnie, i tutaj sobie odblokowałem Primal Knife. Nie wiem, jakie statystyki ma ten nóż, aczkolwiek można go ulepszyć takim ticketem, który powoduje, że broń jest niezniszczalna, czyli nie musielibyśmy tej broni w ogóle naprawiać, także to jest jakiś też plus. Obrażenia nie są jakieś za wielkie, no ale coś za coś, tak. Tutaj mamy też jakieś nowe bronie. Mamy informację, co musimy zrobić, żeby je odblokować. Musimy na przykład ukończyć grę w trybie Professional Mode. Także tak to wygląda. Trochę rzeczy sobie kupiłem. Mamy sporo kasy, więc myślę, że możemy zacząć tutaj odblokowywać to. Za różne wyzwania oczywiście zdobywamy tutaj tą walutę CP. Kupimy wszystkich przeciwników. Dobra, myślę, że na razie tutaj wystarczy, żeby mi nie zabrakło. Iron Maiden, Regenerator Strong Triad, Del Lago, El Gigante, Vitores Mendes, First Mutation, Second Mutation. O, proszę. Verdugo, Ramon Salazar, zmutowany. Dog, Cow, Pigs. Dobra, blokujmy wszystkie zwierzęta tutaj jeszcze. Chociaż brakuje mi tutaj kogoś, nie wiem, czy broni. Czekajcie, gdzie to modele możemy sobie teraz... O, tutaj mamy. I to jest fajne w tej grze, w sumie nie tylko w tej. Możemy sobie oglądać. Przybliżać, oddalać, obracać i jeszcze mamy coś takiego jak play.
Chyba w Nio 2, pamiętam, była opcja coś takiego, że jakby ataku przeciwnika, czyli mogłem sobie kliknąć. Opcję jeszcze poruszania się przeciwnika. Myślę, że możemy tutaj sobie poglądać te postacie. Stracimy tam te 3 minuty. I to będzie ostatni odcinek z tej gry. Z podstawki, bo być może dodatek też nagram. Musicie mnie wesprzeć łapkami, lajkami, oglądać jedną, drugą reklamę. No i będzie dodatek. Nie pamiętam tego gościa z bazuką. Ten przeciwnik był dosyć upierdliwy. Należało mu przejść w ryj, kiedy go otwierał. Inaczej ciężka sprawa. Ten przeciwnik był o tyle prosty do uniknięcia. Wystarczy zrobić shift. Brute crossbow? O kurczę, tego gościa nie pamiętam. Spoko, giera, naprawdę, gra zasługuje na 9,5, 10, 9,5 punkta na 10 dla mnie, znaczy ode mnie. Super. Co to jest to? A, możemy sobie jeszcze... No i co, będziemy oczywiście nagrywać piąteczkę remake'a. To przeciwnik też był dosyć trudny, bo ciężko go było zranić. Regeneratora dopiero pod koniec gry się zorientowałem, że można pokonać. Musimy użyć przeskanowania. Wtedy mamy dostęp do jego słabych punktów. Ten przeciwnik był bardzo prosty, aczkolwiek jest taki challenge, w którym musimy wszystkie włócznie muszą trafić. Także tutaj już się małe wyzwanie pojawia. Oczywiście słabe punkty to ten wystający na plecach jakiś wyrostek czy rak. First mutation. On to widzicie na plecach ma oko. O, Verdugo nie pokonałem. Wiem, żałuję. Można było zrobić osiągnięcie. Nawet jest wyzwanie, w którym nie możemy użyć tego skroplonego azotu, czyli nie możemy gościa zamrozić. Także planuję na łatwym poziomie trudności go zabić, właśnie nie używając w ogóle zamrażania. Za to nie ma osiągnięcia, natomiast jest jakiś tam challenge i te punkty możemy zdobyć CP chyba tutaj za to. O, i temu należy rzucić granat w pysk. Ja wam źle powiedziałem, nie temu ostatniemu przeciwnikowi, tylko właśnie temu. Dlatego się kurczę zastanawiam, w którym miejscu mamy mu strzelić granatem w ryj. O, ja z tym walczyłem i temu próbowałem rzucić granatem w pysk, ale to nie zadziałało. Dobra, mordeczki, to wszystko. Tutaj już wam nic więcej nie będę chyba pokazywał, bo nie ma za bardzo co. Jeszcze możemy co prawda tutaj broń oglądnąć. Ale to myślę, że chyba nie o to chodzi. A zwróćcie uwagę, że tu mamy nie wszystkie broń odblokowane też. Chociaż tu się nam odblokowało coś. Teraz żeśmy walczyli. Tutaj coś brakuje, tutaj coś brakuje. Także widzicie trochę, tutaj jest chyba ten rewolwer do odblokowania. Skarby jeszcze możemy kupić. No właśnie, pokażę wam. Tu mamy te challenge'e i mamy incomplete. I tutaj na przykład mamy tak. Pokonaj 5 wrogów granatem flash, czy tym takim oślepiającym.
Tutaj to łatwo zdobyć. Wystarczy znaleźć miejsce, gdzie jest 3-4 kruki, i wtedy strzelić granatem. Ja nie wiedziałem, że to na kruki działa, więc dlatego tego nie zrobiłem. Defeat the Verdugo, właśnie to jest ten challenge, który nie zrobiłem. Nie pokonałem Verdugo. Parry an object thrown by an enemy. Defeat three enemies at once with a flash grenade. To jest chyba to samo co to. A nie, przepraszam, tu jest to. A tu mamy w sumie 5, musimy zabić. Także tutaj widzicie, 36 jeszcze tych mamy niezrobionych. A tu są jeszcze jakieś rewardy. W postaci na przykład przedmiotów, które nam jakieś tam statystyki oferują. O! Mamy hand cannon. Complete a new game in the main story on professional mode without using any bonus weapon. O cholera. I tutaj mamy Leon Kennedy, Chicago Sweeper. Complete the main story on professional mode with an A rank. Cat Ears. Te uszy chyba dają nam ludziska nieograniczoną amunicję do wszystkich broni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to tyle. Nie przedłużałem, kończymy 26 odcinkiem na razie serię z Resident Evil 4 Remake. Jeszcze nagramy DLC, ale to może później, za jakiś czas. Także serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że seria się Wam podobała. Mam nadzieję, że zobaczyliście, co mieliście zobaczyć. Liczę na łapkę w górę, na suba, na komentarz. Cześć!